Idzie, zaraz będzie transmisja. Mówi jest transmisja, mnie nie widać. Były przez ludzi obdarzone nim. Zwrotę. Publicznie kłamie, że za pokój wydarzył nie brał żadnych pieniędzy, a na dodatek posłuchał się panią Wiedniem. Pani Geniu, jest pani tutaj mieszkanką Karpnik od wielu lat, nawet nie wiem od ilu? Od 46. O, od 46 roku to jest 66 lat. 7. 67 lat. No, wychodzi w przyszłym roku 7. Kłamstwo, pani Genia nigdy nie mieszkała w Karpnikach. Był taki kiedyś pogrzeb tutaj, pani Gieniu, tam chodziło o pieniądze, żeby za osobę, która nic nie miała wspólnego z parafią, żeby oni jakąś ofiarę złożyli. I pani jest świadkiem, czy te pieniądze, które w końcu tam jakoś ci mieszkańcy tam zebrali, czy ja te na przykład pieniądze nie przekazałem tej osobie, żeby, jednej z osób, żeby ją wspomóc, a pani była przekazicielem tych pieniędzy. Tak, tak. A czy wcześniej ci mieszkańcy tą osobę w jakikolwiek sposób wspierali? Nie wspierali. Czy zbierali dla niej pieniądze? Nie zbierali, także do mnie to i sołtys zadzwonił i jedna pani zadzwoniła, żebym ja pomogła, żebym ja przyszła do księdza proboszcza, żebym ja załatwiła. Niech pani mi powie, czy oni wiedzą, że ja te pieniądze, które w końcu w jakiś sposób, to jest jakaś ich pomoc, że, tak, że ja te pieniądze przekazałam tej dziewczynie? Tak, wiedzą, mówiłam właśnie. No to dobrze, bo, no, bo oni najpierw nic nie pomogą, a te pieniądze w końcu były jakimś sposobem na to, żeby no po prostu jej pomóc. Coś. I to dużo. No to dobrze. I tak, no, no i dobrze. Ksiądz się zobowiązał, że zawsze jej pomoże. No tak, i to jest właśnie o to chodzi. Tylko trzeba, żeby to z tego korzystać. Skolimowski w perfidny i cyniczny sposób pieniądze, które zebrane były przez ludzi, obdarowuje nimi. Sierotę, publicznie kłamie, że za pochówek ojca Agnieszki nie brał żadnych pieniędzy, a na dodatek posługuje się panią Gienią. Który ksiądz to był? To pederasta, to... Pani Gieniu, czy Marek Skolimowski według pani to też? A może opowiedział, dlaczego został dotkliwie pobity w szkole rolniczej w Rakowicach Wielkich przez kolegów?